Szanowni widzowie, do tego odcinka przygotowywaliśmy się bardzo, bardzo długo, gdyż jest skomplikowany, ale ten pan bardzo chciał zagrać i się sprawdzić. Może kiedyś weźmie udział w tym tereterunieju, bo dzisiaj wabank. Dobry wieczór. Dzień dobry. Hej. To co? Jesteście gotowi? Ja bardzo. Ja też jestem bardzo ciekaw. Rozpoczynamy wabank. Tereturniej wiedzy i ryzyka. A program poprowadzi Przemysław. Przemo, wytłumacz zasady. Mamy dwie rundy. W każdej jest po cztery kategorie, nie po sześć, jak w programie. Pytań nie jest... ma nas trzech, tylko jest... Tak, pytań jest pięć, tak czy tak jakby z każdej kategorii. Pojawia się nam się twierdzenie, czyli powiedzmy, nie wiem, odpowiedź na pytanie i trzeba zadać pytanie, które zawiera to, o co pytamy. Tak. Trzymajcie kciuki, bo tu będzie naprawdę... Od razu to powiem. Trudno. Od razu. No ja zobaczmy. Nie jestem dobry w takich teleturniejach, nie mam refleksu, wiedzy, pamięci. Zacznijmy. To co, poprosimy intro. Jesteśmy po intro w sumie chyba. A, tak. Kategoria rundy pierwszej to rybołówstwo, kuchnia włoska, władcy z nominałów oraz foto i wideo. Marynarzyk, kto zaczyna? Władcy z nominałów, no moja ulubiona kategoria. Coś czuję, że będę tutaj wybitny. No fajne. To co? To ja poproszę... A premie są gdzieś ukryte? Są ukryte. Naprawdę? Dobrze. Jak ja się stresuję. To ja poproszę rybołówstwo za 10. Nazwany jest królem polskich wód. Czy w Odrze pływa karp? Nie. Ja bym powiedział... A to ja nie mogę nie przejść. Nie mogę! Mogrzesz. Mogę! Jak wygląda szczupak? No okej, okay, myślę, że możemy zaliczyć. Moja kategoria i ja już poległem? A fajnie, jak ładnie zrobione! Właśnie, podlinkujemy templatkę, z której korzystałem, bo to jest znalazłem na internecie, tak, templatka, tak, którą sobie można edytować, jak się chce. To dobrze, no to jedźmy dalej tę kategorię. Rybołówstwo za 40. Charakteryzuje się silnie wydłużonym, wrzecionowatym ciałem o pięciokątnym kształcie w przekroju poprzecznym. Jak wygląda jesiotr? Jak wygląda jesiotr? Skubany. Dobrze, no to poproszę w takim razie rybołówstwo za 20. Tradycyjnie podawany jest na bożonarodzeniowym stole. Czy w polskich jeorach występuje karp? No liczymy, bo się chodzi o karpie, tak? Tak, tak, nie no, to dobrze, przecież to dobrze jest zadane to pytanie. A ja pójdę władcy z nominałów za 10. Wygra z krzakami pod Grunwaldem. Czy Władysław Jagiełło miał wąs? To będzie takie abstrakcyjne. No to ja wrócę do tej kategorii. Rybołówstwo za 30. Ma długie ciało pozbawione łusek oraz dużą głowę z silnie uzębionym dużym otworem gębowym. Czy sum żeruje przy dnie? Jak wygląda sum? Ja sobie zostawię to rybołówstwo, ale ciekaw jestem foto i wideo za 10. Element obiektywu sterujący ilością rzutowanego światła na element światłoczuły. Ja to się nie zgadza, nie będę ten. Czy częścią aparatu jest matryca? Nie. Czy częścią aparatu jest przysłona? Przysłona. Stresik, kurwa. Ja wrócę do rybołówstwa jednak. Za 50. Dawaj. Ryba morska z rodziny prażmowatych występuje w Morzu Śródziemnym oraz pasie wód przybrzeżnych środkowej części wschodniego Oceanu Atlantyckiego. Moim zdaniem jedna z moich ulubionych ryb, a mianowicie jak wygląda dorada atlantycka, dorada, albo po prostu dorada. Dorada królewska. Dobrze. Jedziemy w takim razie władcy z nominałów za 20. W latach 1003-1004 sprawował władzę jako książę czeski. Gdzie władzę sprawował Bolesław Chrobry? Władcy z nominałów za 30. Określono go między innymi mianem króla chłopów. Ty nawet zadałeś pytanie tak jak identycznie jak... No. Króla chłopów? Myślę, że już czas na odpowiedź nam minął. O. Kazimierz III Wielki.
Myślałem, że on. Szlakby. Za 40 jesteśmy w tej samej kategorii. Większość historyków to jemu przypisuje włączenie do obszaru kraju Krakowa. Komu przypisuje się... Boże, czy Mieszko pierwszemu przypisuje się włączenie Krakowa? Tak jest. Brawo, Demi. Musisz iść do tego teleturnieju. Ile on ma punktów już? 180 do 30. Teraz za 50, no. Był członkiem pierwszego na świecie Towarzystwa Geograficznego Akademia Kosmografika Daily Argonaut. Chyba sobie strzelę. Jak był członkiem? Członkiem jakiego towarzystwa był Jan III Sobieski? Jan III Sobieski. To tak po nazwie mi się... Jan Sobieski miał trzy pieski. Czerwony, zielony, niebieski. No to jedźmy teraz z coś takiego ładnego jak kuchnia włoska za 30. No, ile obstawiasz? A ile mam? 230. To twoja kategoria. Moja kategoria. Wabank. Tradycyjny likier wykonywany ze skórek z cytryny. Kuchnia włoska. Czym jest limoncello? Czym jest limoncello? Ja pierdyle! I tu jeszcze alkohol mu wleciał! Nie Ale wierzę. Dobrze, że nie cytrynówka! Fajnie, ja tu mógłbym chyba jakieś cukierki roznosić, albo make-up robić. No dobra, to daj kuchnię włoską za 40. Neapolitański makaron z czosnkiem, oliwą i papryczkami peperoncino. To chyba za proste. Czym jest pasta alio olio peperoncino? Za 20. Wiem, że już więcej wabank nie będę grał. Kremowe serce buraty. No kur... Jadłem to w Gdańsku, w tej knajpie. No, czas już nam minął chyba. Minął. Czym jest stracciatella? No właśnie! Za 10. Ja pierdyle. Opiekany chleb z dodatkiem oliwy i czosnku. No. Czym jest bruschetta? Bruschetta. Bruschetta. Łukasz, wybierasz kategorię. To kończmy tą kategorię. Kuchnia włoska za 50. Swoją nazwę zawdzięcza określeniu Popraw mi humor. Czym jest sangria? Nie. Sangria jest chyba hiszpańska. Skąd swoją nazwę ma tiramisu? Serio? Mhm. Naprawdę to znaczy Popraw mi humor? Mhm. Tiramisu, Wikipedia. No ogólnie widzowie, tragedia. Pakujemy torby. Tiramisu, od tiramisu, Popraw mi humor, dosłownie podnieś mnie. Pięknie. Bardzo ładne, wyszukane w ogóle. Fajne, to w życiu nie wiedziałem o tym. Jadę, tak? Ja. No. Foto i wideo za 20. Foto i wideo za 20. Tym skrótem określamy ilość klatek na sekundę. Co określamy skrótem FPS? Mhm. To było tak łatwe, że zgłupiałem, czy to jest w ogóle to. Za 40. Ekran wykorzystywany do odbijania światła. Co jest najpopularniejsze określenie w tej firmie? Czym jest blenda? Czym jest blenda? 30. Jest to najpopularniejszy rozmiar taśmy filmowej. Moim zdaniem 35 mm. Czym jest rozmiar taśmy, który ma długość 35 mm? Mhm. I ostatnie pytanie w tej rundzie. No. Efekt świetny występujący podczas działania silnego światła na soczewkę. Efekt świetny podczas działania? Znaczy to warto i tak chyba. No ja nie wiem. Ja poddaję dupę. Czym jest flara? Flara? Oj, to bym nie wiedział. Mam minus? Masz minus? A tu można minusa zgarnąć? Można, bo jak z minusem, to nie idziesz do finału, jak masz minus. W drugiej rundzie mamy sukcesy polskich sportowców, nazwa alkoholu pochodzi od, youtuberzy z milionami oraz sitcomy. I zaczyna Łukasz, ponieważ miał wcześniej mniej. A i są dwie premie ukryte. Okej, to dobrze. No to lecimy sitcomy za 20. Serial opowiada przygody szóstki przyjaciół. Czy nadal kręcony jest serial Friends, przyjaciele? Mhm. To dajmy youtuberze za 20. Youtuberzy za 20.
Tu już nie ma minusa? Najpopularniejszy polski twórca, który ma 5,34 miliona subskrypcji. No bez jajców. Kim jest Blołek? Tak? Kim jest Blołek? On jest pierwszy, ja miałem, zgłupiałem, nie wiedziałem. A myślałem, że Wardęga nie ma więcej? Nie. To ja poproszę nazwę alkoholu, bo chodzi o to. Proszę ja ciebie za 100. Gaelickiego określenia Uizgebeta, woda życia. I z jakiego to jest pochodzenia? Określenie skąd się wzięło nazwa pewnego alkoholu. Kurna, piłem to. Każdy z nas to na pewno pił. Skąd się wzięła nazwa whisky? Ładnie. Jak byłem w Hiszpanii, to też się mówiło na to wodę życia. Ten język gaelicki, to jest z tego co dotarłem, to jest jakby taka szkocka odmiana języka celtyckiego. To mi się już ta kategoria nie podoba, nie chcę jej. Sukcesy polskich sportowców za 40. Ale to będzie długi odcinek. Tyle co prawdziwy tartuje. 92 razy stawał na podium Pucharu Świata, w tym 39 razy na najwyższym stopniu. Kim jest Adam Małysz? Kim jest Adam Małysz? 20 sukcesów polskich sportowców. Ta młoda pięściarka zdobyła srebro Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Pamiętasz imię i nazwisko? Właśnie imię nie, ale chyba niepotrzebne jest imię, bo oni też tam czasami nie podają. Kim jest Szeremeta? Julia Szeremeta. Za 80. Tym mianem określano 3000 sekundy po zwycięstwie w panczenie w czasie Igrzysk Olimpijskich w Soczi 2014. No to jest, nie będę chciał powiedzieć, bo to będzie, czym określamy stopę brudki? Doprecyzuj! Doprecyzuj, no. No wiedziałem, że mi to powiesz, bo ja, jak określamy nogę brudki? Źle. No nie bardzo. Czym jest jedna brudka? Jedna brudka! Aj, to no dobrze. Dobra, za 60 i to będzie w ogóle premia, coś tak czuję. W 1974, 2014, 2018 zdobyli złoto Mistrzostw Świata. Kto... co zdobyli polscy siatkarze? Dobrze, no to skończmy tę kategorię za 100. Zdobyła 7 medali Igrzysk Olimpijskich, 3 złote, 2 srebrne oraz 2 brązowe. No to jedno można strzelać. Czy Otylia Jędrzejczak występowała na Igrzyskach? Nie. Irena Szewińska, ja bym powiedział. Irena Szewińska. Ale się nie zgłosiłeś. No dobra, no to jedźmy do nazwy alkoholu za 20. Francuskiego regionu, gdzie jest produkowany. To chodzi o, gdzie produkowany jest szampan z francuskiego regionu Szampania. Dobrze, za 40. Za 40. Premia! Dawaj wabank, bo ja i tak mam minus 90. No dawaj! Wabank! Niemieckiego Eier oraz francuskiego Koniak. No a to akurat się ładnie trafiło. Skąd pochodzi Eier Koniak? 1200... Ja pierdolę, jakie kwoty! 1340. No, że się dałem namówić na wabank. Dobrze, za 60. Nazwa tej polskiej marki pochodzi od włoskiego określenia na zdrowie. Czym jest Cinzano? Nie. Ja lecę dalej. Nazwa Cinzin. A Cinzin! Kurna, Cinzano też jest. Dawaj, youtuberzy z milionami za 40. Jego najpopularniejszy film wygenerował 185 milionów wyświetleń. To jest z Polski? Polski. To jest ten, co nie zna YouTube'a. Co wygenerował z Kolim? Nie. Nie, no jak się nazywa ten drugi diskopolowiec? Ona tańczy dla mnie? To będzie to? Aha, no ja nie mogę. Ja bym na to miejsce spróbował. Ale ja nie wiem, nie mam zielonego pojęcia.
Smolasty? Sylwestra Wadęgi. Pies pająk. Boże, ja już tak się przyzwyczaiłem, taka ameba mi się włączyła w głowie. Ja pierdyle. Sitcomy za 40. Serial z 1987 roku, prowadzący perypetie rodziny, której członkami byli Al, Peggy, Kelly oraz Bud. Czy serial Al Bundy jest z 1987 roku? A, Świat według Bundy, przepraszam, racja. Dobrze. Zaliczam. Nie, konsekwentnie, ja już tu... To było doprecyzuj, no. No to lećmy dalej, sitcomy za 60. Na jego podstawie powstały Miodowe lata. Czym jest serial... Na jakiej podstawie opowiada serial The Honeymooners? Mm-hmm. No. Sitcomy za 80. W polskiej wersji tego serialu główną rolę grała Agnieszka Degant. Z polskich seriali to... No to jeden serial. O czym opowiada serial Niania? Z kotem i z nią, nie? Sitcomy za 100. Premia. O ja! Dawaj, wabank! Ale to kurna, za 100 to będzie najtrudniejsze pytanie. No, ale jedziemy do wabanku. Wabank? Wabank! Okay. Trzeci wabank! Widzowie, no tragedia. Trzymam kciuki, dymić. No ja też, ale to ogólnie tu bym nie pojechał za setę. Serial opowiadający o dwójce przyjaciół, którym bliżej jest do gier komputerowych i nauk ścisłych niż do spraw damsko-męskich. O czym opowiada serial takich dwóch, co ukradł księżyc? Kurwa, nie wiem! Czym jest teoria Wielkiego Podrywu? A czemu ja nie mogłem odpowiedzieć? Bo to było tylko do niego, że to jest premia. Oglądałem ten serial. A ja tego nie oglądałem. Ale tym sposobem... Mam zero! Ej, proszę, ile miałem punktów? 1380. Ja cię pierdolę. No dobra, no to musimy na poratowanie 80 alkohol. Od miejscowości w centrum stanu Halsiko. Czym jest tequila? Czym jest tequila? Raz piłem tequilę w życiu. Tak? No. I nie wspominam tego. YouTuberzy, no to dobrze, no to wiadomo, została nam ostatnia kategoria za 60. Grupa zasłynęła z pokazywania kilku zastosowań różnych produktów. Grupa zasłynęła z pokazywania kilku... Jak nazywa się grupa? Pięć sposobów na. Pięć sposobów na. Z czego zasunął kanał? Pięć sposobów na. Ile mam na minusie? Na plusie 10. Och, to ja już teraz odpuszczam. Polećmy za 100! 14 grudnia 2016 roku pokonał grawitację. Nie no. Jak nazywa się kanał? Sprawdzam jak. Ja pierdolę, co tu się działo? I za 80 poproszę. W 2021 roku ich piosenka pobiła rekord w ilości wyświetleń w 24 godziny. Ile mam punktów? 80. I to jest 80? Nie, to ja nie mogę, bo ja nie wejdę do finału! Czy rekord pobiła piosenka ekipy? 190. Ja cię pierdziu! Ja mam 80? Tak. To jak widzowie nie zostaną do końca, to będzie słabo. Kategoria rundy finałowej to jak sprawdza. O kurde. Może się obstawiać. Aha, to jest czas, żeby obstawiać tak. Kwotę. Podoba mi się to. Chociaż kurna. 1400 punktów miałem, tak? Tak. Ja cię sunę. Pytanie brzmi. Tego dnia miał premierę pierwszy odcinek na kanale. Dobra, dokładnie. Mhm. Tak, jak miałem było 14 grudnia, tak. Start. To, żeś kurna wybrał tak szczegółowe. To ja pierwszy, tak? Bo ja mam mniej punktów. Dobrze, ja gram wabank. A moje pytanie brzmi, co miało miejsce 10 października 2022 roku? To nie było 10 października. Dobrze. O ile grałeś, Dymitrze? O, wabank! Czy jest zero? Czyli kończę z zerem! No, a Łukasz? Za ile zagrałeś? Zagrałem o 10. Czy 26 listopada 2022 roku jest tą datą?
nie jest tą datą. To wydaje się, że tą to było... datą jest 22 października 2022 roku. Wiedziałem, że coś... Czyli wczoraj minęły 2 lata. Wczoraj minęły 2 lata? Dzisiaj jest 23. Nie ma znaczenia, Dymsza, zajebiście. Gratuluję. Super wiedza. Super wiedza. Dla mnie wniosek jest taki, że to, moi drodzy, był pierwszy. I ostatni odcinek z tego. Nie, bo taki wpierdziel dostałem, że dziękuję. Dobra, to teraz gdzie nagrody? Pani Sylwia wyśle pocztą. Pani Sylwia wyśle pocztą. No piszcie, jak się bawiliście, moi drodzy, ile udało wam się z tego wszystkiego też zgadnąć. Niech napiszą osoby te, które przebiły Dymitra. Ile ty miałeś tych punktów? Nie wiem, no, łącznie miałbym ile? Gdybym nie grał, to tak? Już wiesz to. Nie no, teraz 1400 plus... 1380 plus 80 na koniec, czyli 1460. Spoko, ja byłem chyba 3 razy na minusie. Super zabawa. Dziękujemy wam, moi drodzy, za obecność i za miłe chwile. Trzymajcie się, dziękujemy bardzo. Do następnego. Dobranoc. Pa, pa.